tak jak Pan tutaj już powiedział wcześniej, zaczyna odgrywać coraz większą rolę w naszym środowisku, ale nie tylko. Nie tylko. Mam na to dowody, że również jest już znana poza tym naszym ścisłym środowiskiem. No i więc razem z Panami postanowiliśmy pokazać pracę graficzne i językowe z lat, uwaga, 65, początek 70. roku. Proszę Państwa, to jest prawie 60 lat. Czas. Kropla lęku spadająca z nieba na ziemię. No więc jest w tym też trochę takiej relacji osobistej, że właśnie ten czas leci. No, teraz już mija, prawda? To jest bardzo szybko. Wobec tego jeszcze chciałbym bardzo serdecznie zaprosić. No oczywiście te grafiki, jeszcze kilka słów i powiem, one zostały wykonane w ostatnich latach studiów w Łódzkim, wtedy jeszcze Państwa Szkoła Sztuk Klasycznej, dzisiejszej Akademii, i w pierwszych latach, kiedy zacząłem pracę w uczelni, te 71. No ten czas był dla mnie dosyć istotny ze względu na pewne zarzędy. Tak, bo tutaj można zauważyć, że efektem formalnym i w sensie znaczącym jest pewien rodzaj realizacji. I z tego rodzaju realizacji chciałbym tylko delikatnie się wytłumaczyć. Mianowicie to był okres, kiedy z jakichś powodów znalazłem się w szpitalu. No, dla mnie to było bardzo duże przeżycie. Sam zabieg nie był tak bardzo poważny, ale poważniejsze było to, co później wypadło. Czy będę jakieś powikłań. No wtedy się bardzo przestraszyłem całą sytuacją, która się dookoła mnie dzieje i we mnie. W związku z tym na pewien czas postanowiłem odejść od tego, czego mnie uczyła ta uczelnia. Oczywiście mam do niej duży sentyment i wielkie podziękowanie za to, że tak właśnie wyglądała moja edukacja. Ale wtedy, jak wiecie, większość z Państwa wie, że to, co prezentował Władysław Strzemiński i jego uczniowie, no, polegało głównie na tym, że bardzo ważna była kwestia formy. I to formy abstrakcyjnej. Ja oczywiście przyjmowałem ten rodzaj nauki, który mi się do końca przydaje i oczywiście zawdzięczam moim profesorom, że tak właśnie było. Ale wtedy, kiedy w tym czasie, o którym opowiadam, nagle zorientowałem się, że ja w tej formie, właśnie w formie abstrakcyjnej i tylko w formie, która miała przewagę nad wszystkimi elementami twórczości, nie potrafię wypowiedzieć tego stanu rzeczy. No i w związku z tym znalazłem właśnie taki rodzaj operowania linią, który moim zdaniem, nie wiem czy to Państwo potwierdzą, ale bardzo mocno naciska na treść. Chciałbym przy okazji również zaprosić Państwa, jeżeli będziecie mieli chwilę czasu i ochotę, do obejrzenia mojego katalogu internetowego, gdzie prawie cała moja twórczość jest opowiedziana, oczywiście w jakimś tam zakresie zmniejszona, bo nie było możliwe, żeby wszystko pokazywało. Takie poszczególne etapy w mojej twórczości. I teraz może Ani, może Kasia rozda Państwu takie za darmo bileci. Więc zobaczcie sobie.